musimy sobie zdawać sprawę, że państwo ukraińskie funkcjonuje no dzięki temu, że ponad 100 milionów dolarów dziennie, tak w przeliczeniu na kwoty dzienne, poza jak gdyby całą kwestią humanitarną, militarną, wojskową i tak dalej, to jest to wsparcie finansowe, które państwo ukraińskie uzyskuje. Polska ponosi duże koszty tej wojny. To nie jest w naszym interesie, żeby te koszty ponosić po prostu, więc w naszym interesie jest to, żeby Europa Wschodnia również była objęta twardą stabilizacją. I wciąganie Niemiec w tą stabilizację jest po prostu w tym kontekście, uważam, że w naszym interesie. Polska sama nie udźwignie Ukrainy i sama nie udźwignie... geostrategicznie to jest dla mnie najgorszy koszmar. Doprowadziliśmy do tego, że w tej chwili w kluczowych dla nas sprawach Kijów się dogaduje szybciej z Berlinem i Brukselą, innymi krajami europejskimi, w zasadzie w zakresie tym rolnym, to dogaduje się tam po to, żeby wywierać presję na Polskę. Dzień dobry, witam Państwa w piątek, jak zawsze z serca redakcji SuperEkspresu. Ja się nazywam Jan Złotorowicz, a to jest mój raport, a dzisiaj moim, ale przede wszystkim jak zawsze Państwa gościem, Robert Kuraszkiewicz, Nowa Konfederacja. Dzień dobry, witamy. Niestety nie możemy jej jeszcze pokazać fizycznie, bo dosłownie dzisiaj, prawda? Dzisiaj ukaże się pańska książka Świat w cieniu wojny. Dzisiaj powinna wyjść z drukarni. Tak dzisiaj powinna wyjść z drukarni, właśnie wydana przez Nową Konfederację. Stali widzowie raportu wiedzą, że my się z Nową Konfederacją w raporcie bardzo lubimy. Często dyskutujemy, bo jest o czym. No, a Nowa Konfederacja właśnie no, zbiera ekspertów, którzy tak jak pan... No, wnikliwie przyglądają się temu, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i starają się z tego jakieś sensowne wnioski wyjąć. Ja sobie już tu wypisałem, będę Państwu cytował, fragmenty intrygujących według mnie wniosków. Ale zanim przejdziemy do takiego ogółu, zacznijmy jednak od szczegóły tego, co Państwo zobaczyli w zajawce, w zaproszeniu do tego programu. No, z przerażeniem wysłuchałem najnowszego wystąpienia Władimira Putina. Sam uznałem, że Putin triumfuje i to no, ciężko to nazwać inaczej. Obecnie na linii frontu panuje zastój, ukraińskie wojska poniosły poważne straty w ludziach i w sprzęcie. Mówi tak, zagraniczny sprzęt płonie aż miło. Tak powiedział do siebie, swoim. I teraz tak, czy to jest uzasadniony triumfalizm, czy też klasyczne po prostu udawanie, że wszystko jest w porządku? To odpowiedziałbym w ten sposób. Triumfalizm nie jest uzasadniony oczywiście, dlatego że to wcale nie oznacza w tej chwili sukcesu i triumfu Rosji bynajmniej. No ale z drugiej strony jest faktem, że moim zdaniem ofensywa ugrzęzła i na tą chwilę nie spełnia tych oczekiwań, które były przed jej rozpoczęciem. Walki są dużo cięższe, straty dużo większe, a sukcesy dużo mniejsze niż oczekiwano. I to moim zdaniem, no dzisiaj to ewidentnie można powiedzieć. Z drugiej strony moim zdaniem jest zdecydowanie za wcześnie, żeby powiedzieć, że to oznacza, że Ukraińcy już wyczerpali swój potencjał ofensywny, bo moim zdaniem tak nie jest. Oczywiście, czy wszyscy wiemy, że... Trzeba przyznać, że nie jest to ten wariant, który był najbardziej optymistyczny i najbardziej oczekiwany. No tak, no bo przypomnijmy, czy państwo, ci z was, którzy się śledzą na bieżąco, wiedzą. Ja liczyłem na ofensywę jak w Charkowie w zeszłym roku, że ich po prostu pogonią, przepędzą, przejmą po nim sprzęt, karabiny, nawet buty, a tymczasem okazało się, że trafili na bardzo silnie umocnionego przeciwnika. Silnie umocnionego to jest jedno, ale drugie, myślę, że ważniejsze, czy inaczej równie ważne, to jest to, że to jest przeciwnik, który na polu walki wykazuje pewne umiejętności, tak? Czyli to nie jest tak, że to są, nie wiem, pijani żołnierze zakopani w okopach, powiedzmy, tak? No tutaj widać, że jednak Rosjanie tą walkę po prostu podejmują. I oczywiście ogromnymi kosztami i tak dalej, ale wiadomo, że człowiek zawsze się w Rosji najmniej liczył. Więc no, ta sytuacja na pewno na polu walki jest trudna, a na froncie jest trudna. Tym bardziej jest to ważne, dlatego że ja uważam osobiście, i mówiłem to od wielu miesięcy w zasadzie, że znaczenie tej ofensywy jest ogromne. To znaczy, moim zdaniem, na tyle ogromne właśnie, że na dzisiaj na Zachodzie nie ma przyjętego żadnego alternatywnego wariantu politycznego na tą chwilę, który byłby, Zachód byłby gotowy wdrażać w postaci kontynuowania tej wojny. No tak, czyli albo ta ofensywa wyjdzie, albo wojna się skończy. No, powiedziałbym tak. Podstawowe założenie jest takie, że jest ofensywa, a potem siadamy do rozmów pokojowych, moim zdaniem.
Jeżeli ta ofensywa nie wyjdzie, to moim zdaniem właśnie jest znak zapytania, dlatego że nie ma żadnej koncepcji. No, ja zwracam uwagę na to, bo zawsze staram się patrzeć na tę wojnę z perspektywy ogólnej, tak? I widzieć takie punkty ze strony Zachodu zwłaszcza, które mają ogromny wpływ na wojnę, a które są mniej dostrzegane może w Polsce. Jakie pan punkty widzi? No właśnie, nie ma na razie żadnej decyzji dotyczącej przedłużenia finansowania dla Ukrainy poza horyzont tego roku. To znaczy musimy sobie zdawać sprawę, że państwo ukraińskie funkcjonuje no dzięki temu, że ponad 100 milionów dolarów dziennie, tak w przeliczeniu na kwoty dzienne, poza jak gdyby całą kwestią humanitarną, militarną, wojskową i tak dalej, to jest to wsparcie finansowe, które państwo ukraińskie uzyskuje. Tak? To wsparcie jest na razie przyjęte w horyzoncie końca tego roku. A w wypadku amerykańskim nawet w horyzoncie końca września, dlatego że rok budżetowy w Stanach Zjednoczonych trwa do końca września. Tych decyzji jeszcze nie ma, dlatego że moim zdaniem główni decydenci na Zachodzie no właśnie czekają na rozstrzygnięcie ofensywne. I są te propozycje w tej chwili Komisji Europejskiej tego wieloletniego planu finansowego. One już wzbudzają, no nawet Polska się odniosła do nich relatywnie krytycznie z innych powodów, ale te decyzje finansowe, o czym, na co ja zawsze zwracałem uwagę, decyzje finansowe związane z wojną pokazują stopień determinacji Zachodu i podejście Zachodu wobec tego konfliktu. Więc dopóki nie ma tych decyzji finansowych... Nie będzie żadnych innych. To nie ma decyzji co do podejścia, tak? A te słowa są ważne dotyczące wspierania Ukrainy, dopóki będzie potrzeba i tak dalej, ale za tym muszą iść konkrety. I moim zdaniem, jakie konkrety, to będzie zależało właśnie od tej ofensywy dalej. Tym bardziej, że wielokrotnie słyszeliśmy taką opinię, że ten sprzęt, który Ukraina dostała, który jest niezbędny do prowadzenia teraz tej ofensywy, to jest w zasadzie szczyt możliwości Zachodu. I więcej sprzętu Ukraina nie dostanie. Znaczy, to oczywiście nie jest tak całkiem zero-jedynkowe, tak? Bo oczywiście jakieś pojedyncze sprzęty... Chociaż tam Amerykanie obiecają, że uzupełnią te poniszczone Bradleye, no ale to nie załatwia sprawy. No dokładnie tak. No, to są uzupełnienia i to jest element uzupełnień właśnie na szczycie tej fali, powiedzmy, tak? I ona w tym zakresie będzie funkcjonowała. No, prawda też jest taka, że Zachód, zwłaszcza państwo europejskie, do takiej wielkoskalowej wojny absolutnie nie był przygotowany. Dlatego po prostu tego sprzętu nie ma. Nawet ze strony Stanów Zjednoczonych, oczywiście tutaj jak gdyby wszystkich szczegółowych informacji nie mamy, no ale też Stany Zjednoczone no, musiałyby poważnie uzupełnić swoje strategiczne rezerwy, gdyby chciały wysłać kolejną partię uzbrojenia dla Ukrainy, co sobie trudno wyobrazić. W zasadzie są dwa elementy takiej istotnej eskalacji jeszcze, które są po stronie Zachodu możliwe do przekazania. Z jednej strony to są samoloty, no ale samoloty najwcześniej mogą zafunkcjonować w Ukrainie z początkiem przyszłego roku, bo to nie jest kwestia, to trzeba sobie zdawać sprawę, że to nie jest się kwestia przesiąść się z jednych samolotów na drugich, tylko to wymaga całej innej koncepcji w ogóle funkcjonowania, innego typu walki, powiedzmy, na samolotach typu zachodniego, powiedzmy. Już nie wnikajmy w te szczegóły, ale to nie jest tak proste, żeby się przesiąść z jednych samolotów na drugie. Więc ja osobiście oceniam, że to jest najwcześniej początek przyszłego roku. No a druga kwestia to są rzeczywiście te rakiety ATACMS, które Amerykanie mogą przekazać. Przy czym też no, musimy sobie zdawać sprawę, że one są... To nie jest tak, że tam się ich pojawi dziesiątki tysięcy, tak? To jest broń, która silna, potężna, ale której zadaniem jest eliminowanie precyzyjnie celów przeciwnika. No tak, jedyne co pociesza to, że będzie, jeżeli Zachód zdecyduje się to przekazać, to też da na pewno dobrą wiedzę wywiadowczą, jak precyzyjnych ataków, co już widzieliśmy, że Ukraina potrafi dobrze taką wiedzę wywiadowczą wykorzystać. No ale, tak jak pan powiedział, dodatkowe pieniądze są pod znakiem zapytania. Czekają wszyscy de facto na rozstrzygnięcia tej ofensywy. I teraz spróbujmy sobie wyobrazić chyba scenariusz najbardziej pesymistyczny, że ofensywa utknie na tym punkcie, który mamy teraz i zamieni się w to, co widzieliśmy przez ostatnie 11 miesięcy, czyli znowu wojnę pozycyjną na wyczerpanie, na wyniszczenie. Rosjanie są w stanie długo prowadzić taką wojnę pozycyjną jeszcze z Ukrainą? To, z jednej strony to jest tak, że to na pewno byłby sukces Rosji, tak? I to jest ten sukces Rosji, który dzisiaj jest potencjalnie możliwy. To byłby na pewno sukces Putina, czyli jak gdyby ugrzęźnięcie tego konfliktu na tej linii frontu, która jest obecnie. Moim zdaniem w horyzoncie przyszłego roku Putin ma zdolność i Rosja ma zdolność do prowadzenia tej wojny w tym modelu. W horyzoncie przyszłego roku na pewno. Aczkolwiek ja osobiście, tak z moich analiz wynika, że już w końcu tego roku,
czy w drugiej połowie, w końcu tego roku zwłaszcza, no już pierwsze kłopoty ekonomiczne dla Rosji będą właśnie społecznie odczuwalne. I tu pierwszy z cytatów, jakie sobie wypisałem. Pan pisze w tej swojej książce Świat w cieniu wojny tak. W zasadzie zakończenie wojny jest na dzisiaj najbardziej w interesie Rosji, ponieważ negatywne dla niej zjawiska w czasie trwania wojny będą tylko narastać. Czyli co rozumiem, że tak, teoretycznie na tą chwilę stanie tą wojnę wygrać w tym sensie, że zamienić w długotrwały konflikt pozycyjny, no ale na dłuższą metę to będą zbyt duże straty dla Rosji. No dokładnie. Znaczy straty, i to nie tylko w sensie strat, które są ponoszone na froncie, czy strat w postaci żołnierzy i tak dalej, ale straty polegające na tym, że sankcje, które zostały wdrożone, odgrywają wielką rolę w dłuższym okresie czasu. Kwestia zablokowania możliwości inwestycyjnych, bo tak to wygląda, przy wykorzystaniu zachodniego sprzętu w sektorze ropy i gazu, no jest dla przemysłu paliw kopalnych w Rosji no, bardzo trudna, powiedziałbym nawet w jakiejś dłuższej perspektywie na pewno zabójcza. Rosjanie po to, żeby przekierować część sprzedawanego gazu do Europy, wymagają potężnych inwestycji, bądź w budowę siły Syberii 2, co do których, i to jest bardzo ciekawe, Chińczycy się zachowują wstrzemięźliwie i gdyby Chińczykom zależało, to już byłyby deklaracje chociażby związane z finansowaniem, z planami inwestycyjnymi tego gazociągu. Zapadła cisza. To oznacza wprost, że Chińczycy dzisiaj nie są zainteresowani przynajmniej szybką budową na pewno siły Syberii 2. Alternatywą wobec tego jest de facto tylko i wyłącznie rozbudowa potencjału LNG, gdzie niezbędne są technologie zachodnie. Więc ten potencjał eksportowy rosyjski no tutaj jest, no, będzie osłabiane. I to będzie widać coraz mocniej w perspektywie najbliższych, moim zdaniem, miesięcy. Mam wrażenie w związku z tym, że dochodzimy do takiej sytuacji patowej, jakby dwustronnie patowej. Znaczy, z jednej strony Ukraina jest w trudnej bardzo dla siebie sytuacji, bo jeżeli ta ofensywa nie przyniesie skutków, no to będzie musiała się de facto pogodzić z porażką, ale z drugiej strony, jeżeli Putin umocni się na tych wschodnich republikach, Krymie, zablokuje Ukrainie dostęp do Morza Azowskiego, okej, będzie mógł powiedzieć, że wygrał wojnę, no ale na dłuższą metę będzie się tym zwycięstwem wykrwawiał i wyniszczał. Dokładnie, i wtedy wracamy do tego, czego zaczęliśmy w tym kontekście, czyli stopnia determinacji zachowania Zachodu. Bo oczywiście potencjał rosyjski versus Zachód jest absolutnie nieporównywalny. I no jest pytanie, na ile będzie gotowość popierania Ukrainy, przede wszystkim w tym kontekście, powiedziałbym, finansowo. Dlatego, że bez tego wsparcia finansowego ze strony Zachodu, to ja no, stawiam taką tezę, wiem, że może ja wiele rzeczy niepopularnych mówię, ale państwo ukraińskie dokonałoby implozji po prostu. Tak? Dlatego to prawda jest, że państwo ukraińskie jest dzisiaj utrzymywane tą kroplówką finansową ze strony Zachodu. Chyba mówi o 100 milionach dolarów dziennie, to nie jest wcale taka kroplówka, to jest kurde cały góra pieniędzy. I to przypomnę, że to są tylko na takie bezpośrednie, bieżące wydatki budżetu. Nie mówimy w ogóle o kwestiach militarnych i tak dalej. Taka jest prawda. Z jednej strony pokazuje ten stopień determinacji Zachodu w tej chwili, a z drugiej strony jest pytanie, jak to będzie wyglądało dalej. Tak? No i na to na dzisiaj odpowiedzi jeszcze nie ma, a no, ja w różnych kwestiach, w tej kwestii konfliktu czy wojny w Ukrainie również szukam takich krytycznych punktów. I kwestia deklaracji o finansowym wsparciu ze strony Zachodu, nie tylko militarnym, ale finansowym, jest takim jednym z krytycznych punktów. Podstawą de facto. Podstawą, tak. Jest de facto podstawą. No bez tego nic dlatego nie będzie. Obserwujmy, tak? Dlatego, że my w Polsce często mamy takie, co chyba trochę z naszej kultury też się bierze, te kwestie finansowe gdzieś zakładamy, że jakoś to będzie, tak? Te finanse się znajdą. A tak to nie działa. Te finanse muszą być po prostu, żeby państwo działało, żeby mechanizm działał. Jest potrzebne paliwo, a w wypadku państwa tym paliwem są finanse. Chociaż wiem też, że na Zachodzie toczy się dyskusja też właśnie o tym, o czym my teraz dyskutujemy. I tam też często pada taki argument, że myśmy się w Europie za bardzo przyzwyczaili do takiego działania, że coś trzeba zrobić, to kombinujemy, jak to zrobić, a potem to szukamy na to pieniędzy. A tak naprawdę trzeba najpierw znaleźć te pieniądze, a potem zacząć to kombinować, co z nimi zrobić. No tak, no tutaj tak jest. No mówię, na tą chwilę te pieniądze są, ale to jest perspektywa paru miesięcy i decyzja co do wielkości i charakteru tego wsparcia finansowego będzie pokazywała podejście Zachodu do wojny. A podkreślam, to jest o tyle ważne, że
że nawet, bo się pojawiały takie tendencje, do których ja podchodzę bardzo krytycznie, w książce o tym też piszę, że jakaś federacja z Ukrainą, że tutaj Polska sama podźwignie ją z Amerykanami i tak dalej, no to niestety nie jest prawda. Polska nie ma potencjału, nie ma możliwości i byłoby to absolutnie wbrew naszym interesom, gdybyśmy, jak ja to nazywam, wychodzili przed szereg i próbowali tę wojnę udźwignąć na własnym wsparciu. To po prostu jest niemożliwe. Więc to, co możemy robić, to starać się wpływać właśnie na decyzje podejmowane przez partnerów zachodnich i w Unii Europejskiej, i w Stanach Zjednoczonych, żeby to wsparcie dla Ukrainy było na odpowiednim poziomie. No właśnie. I pan, jak sam już tu państwu zdradził, trzyma rękę na tym zachodnim pulsie, pilnuje, co tam się dzieje, szuka tych takich punktów, znaczków, czy nie wiem, fusów na dnie kubka po kawie, które by świadczyły o tym, jaka jest determinacja Zachodu. Jak pan mówi o tym, że nie powinniśmy być tymi, którzy sami ciągną tą wojnę. Ja często odnosiłem takie wrażenie, jak zresztą często żeśmy się tak chwalili, tak się przedstawiali, że tu Zachód dosyć opieszale reagował, nie chciał pomagać, a myśmy byli na pierwszej linii, ramię w ramię z Amerykanami, bo to trzeba podkreślić, to nie jest tak, że tylko Polska, ale też Ameryka i musieliśmy ciągnąć za uszy tych Francuzów, tych Niemców, całą resztę, pomóżcie, dajcie, wesprzyjcie, ale pan... takie ja odnoszę wrażenie, no ale pan w swojej książce pokazuje trochę nieco inny obraz tej rzeczywistości. Pan zwraca uwagę, że to wcale nie jest tak, że Niemcy tak wcale nie chcą pomagać i tylko czekają, żeby wojna się skończyła i wrócić do business as usual, tylko tak naprawdę co? No, aktywnie działają na rzecz tego, żeby jednak ta wojna się skończyła dla nich korzystnie. Bardzo dobrze pan odczytał moje intencje, bo uważam, że właśnie taka perspektywa, czy pokazywanie tego w ten sposób w Polsce jest błędna. No to jest, tutaj trzeba powiedzieć o dwóch aspektach. Pierwszy to jest jakby początek wojny, o czym też piszę, bo książka się zaczyna właśnie moim tekstem ze stycznia roku ubiegłego, gdzie na podstawie analizy, to właśnie chciałem skorygować, bo kawę bardzo lubię, ale nie lubię wróżyć z fusów. To, co staram się myśleć i pokazywać, to zawsze w moim podejściu musi i powinno być oparte na głębokiej analizie po prostu, jakichś głębszych tendencji, trendów i tak dalej, więc to nigdy nie wróżę, a staram się rzecz prognozować na podstawie analizy. I to właśnie mi pozwoliło w styczniu stwierdzić, że, bo widziałem podejście Zachodu wówczas, pod kierownictwem amerykańskim, no tak to nazwijmy, w sposób uproszczony, bo tak, Putin chciał opanować Ukrainę, był gotowy do wariantu militarnego. Amerykanie wtedy powiedzieli stop. Amerykanie powiedzieli stop, że nawet jeżeli będzie wojna, to nie oddamy Ukrainy, ale zorganizowali poparcie państw europejskich głównych. Konsultacje się toczyły wtedy między Amerykanami a Paryżem, Berlinem, Londynem i Rzymem. I Zachód był przygotowany do tej wojny. Moim zdaniem lepiej niż my, w tym sensie, że deklaracje, na czym taki wniosek buduje. Zajęcie 300 miliardów dolarów rezerw walutowych rosyjskich no jest porównywalne w świecie finansów do pewnej bomby atomowej, którą Zachód, Amerykanie i Unia Europejska zdecydowały się podjąć. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że to jak gdyby uderza, Zachód uderzył sam w centrum swojej pozycji globalnej na rynkach finansowo-ekonomicznych na świecie po prostu, tak? Bo waluty, głównie dolar, ale i również euro, w dużo mniejszym stopniu, ale jednak, są podstawą globalnego systemu finansowego. I jeżeli Zachód zdecydował się zablokować te rezerwy, no to jednocześnie zaryzykował swoją pozycję nie tylko wobec Rosji, ale wobec innych części świata również. Więc to przygotowanie wtedy było. Oczywiście, zwłaszcza Niemcy i Francuzi, no musieli się długo otrząsać potem w kontekście przebiegu wojny. Z drugiej strony ja uważam dzisiaj, że ten przełom się już dokonał. Że nie ma, no absolutnie twierdzę, że nie ma powrotu do business as usual między Niemcami i Rosją. Nie tylko z powodu chęci czy niechęci, bądź skali zniszczenia, bądź podejścia Rosji, ale po prostu model gospodarki, który Niemcy rozwijali jeszcze przed wojną, się wyczerpał. Więc do nowego modelu gospodarki Niemcy i Europa potrzebują Rosji dużo mniej. Z tego względu to się bierze. I to okej, okay, i to wiem, znam, słyszałem, natomiast zastanawiam się, czy pan widzi jakieś sygnały, że Niemcy mają tego świadomość i kombinują już jakiś nowy model gospodarczy. Żeby państwo, żeby nie było tak, że my sobie rozmawiamy o rzeczach, których dobrze wiemy, w razie gdyby ktoś potrzebował, ja tylko na szybko wiem, że mnie krytykujecie, jak się za bardzo rozgadam, ale ja sobie czasem lubię też pogadać w tych programach. No cały model niemieckiej gospodarki był oparty o tanie surowce z Rosji, dzięki temu mogli budować gigantyczny dobrobyt, plus korzystali z tego, pan to, ja, o, zapomniałem sobie zanotować, pan to dobrze
nazwał, jak wykorzystywali umiejętnie parasol ochronny amerykański, że nie musieli rozbudować własnej armii, tylko mogli korzystać po prostu wsparcia armii amerykańskiej i po prostu mogli na tym, tam gdzie oszczędzali, czyli na zbrojeniach i na surowcach, mogli budować dobrobyt. I teraz ten dobrobyt stoi pod znakiem zapytania. Czy oni, widzi pan jakieś sygnały tego, że oni mają jakiś inny pomysł na siebie? Nie sygnały, tylko brutalna rzeczywistość stoi u drzwi. To nie jest kwestia sygnałów, tylko świadomości, że jeżeli Europa i Niemcy chcą odgrywać większą rolę w świecie nowoczesnej gospodarki, to nie mają do czego wracać. Dlatego, że ta nowoczesna gospodarka to jest kwestia konsekwencji tej rewolucji cyfrowo-energetycznej. To są nowe technologie wytwarzania, magazynowania energii, to są kwestia sztucznej inteligencji, to jest kwestia przemysłu kosmicznego, to jest kwestia właśnie elektryfikacji, totalnej elektryfikacji całej gospodarki związanych z tym technologii cyfrowych. Niemcy, te perły eksportowe niemieckie miały dwojaki rodzaj, przemysł chemiczny i przemysł maszynowy. Dzisiaj przemysł maszynowy już odgrywa i będzie odgrywał dużo mniejszą rolę. Dzisiaj kwestia właśnie technologii cyfrowych w przemyśle, kwestia autonomicznego przemysłu, autonomicznego transportu, w tym kontekście sztucznej inteligencji. To są dziedziny przyszłości, w których realna konkurencja się odbywa. Czy sobie zdają sprawę? No, decyzja o Intelu o tym świadczy. My tutaj jesteśmy bardzo zafascynowani tym. Ja przypomnę, że pisałem o tym w swojej poprzedniej książce Polska w nowym świecie. W 21 roku, że ta kwestia decyzji Intela, wiadomo, że takie procesy trwają. To pan nie przypomniał tak, widzom, o co chodzi, bo ja wiem, bo czytałem pańskiego tweeta, ale ktoś może nie wiedzieć, o co chodzi z tym Intelem. To powiem tak, Intel się Europie przygląda od wielu lat i decyzja o tym, gdzie będzie główne centrum europejskie, zapadła na przełomie roku 21-22. Polska była rozpatrywana jako jeden z głównych miejsc na świecie, gdzie ta inwestycja może być ulokowana. No jednak po dyskusjach już wówczas podjęto decyzję, nie teraz, ale wówczas podjęto decyzję, że główne centrum europejskie Intela będzie w Magdeburgu. W tej chwili to, co mamy, tą decyzję a propos Wrocławia, to jest też, ja absolutnie tego nie lekceważę, uważam, że to jest wielki sukces i bardzo dobrze, że ta inwestycja jest i wielki sukces Polski. Bo absolutnie się nie zgadzam, bo takie tutaj zarzuty bez podstawy napadały, że to jest jakaś montownia, czyli starano się to jak gdyby pomniejszać tego znaczenie. Ale to jest bardzo ważna decyzja dotycząca budowy nowego przemysłu, przemysłu przyszłości, bo półprzewodniki to ja nazywam jako taki wół roboczy gospodarki XXI wieku. Więc, a z drugiej strony fabryki półprzewodników to nie są do końca fabryki, ja to nazywam, to jest jak gdyby kampus uniwersytecki z częścią produkcyjną. Dlatego, że w tym segmencie są niesłychanie ważne zawsze te części badawcze. Badawczo-rozwojowe, bo to jest jak gdyby nieustanna praca nad rozwojem, nad zmianą tych półprzewodników. To nie jest taka fabryka w dawnym rozumieniu. Więc to, że tego rodzaju inwestycje są w Europie, jest bardzo ważne. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy, ale to jest jak gdyby przykład świadomości tego, że Europa musi odzyskać konkurencyjność w tych kluczowych segmentach. A co jest potrzebne do fabryk półprzewodników? Nie ropa i gaz. A wprost przeciwnie, te półprzewodniki napędzają rozwój gospodarki, która się już obędzie bez ropy i bez gazu. Bo to jest przemysł właśnie oparty w całości na elektryczności, a te wszystkie urządzenia, czym będą sterowane? Półprzewodnikami. No tak, i które są też ważnym elementem wojny embargowej i wojny sankcyjnej z Rosją, bo też często słyszymy, że Rosja bez półprzewodników z kolei no nie będzie w stanie ani dobrze odbudować swojej gospodarki, ani też odbudować zniszczonych strat w sprzęcie na froncie. Dokładnie, dlatego że półprzewodniki, no mówię, to będzie wół roboczy, już jest, a to będziemy widzieli to coraz bardziej, to jest wół roboczy gospodarki XXI wieku. I jeżeli mówimy o elektryfikacji, również transportu, przemyśle samochodowym, a to wszystko już jest, już nawet nie przyszłość, tylko to jest rzeczywistość, która się rozpędza. Może my w Polsce jeszcze tego nie dostrzegamy, niestety. Ale to już jest rzeczywistość, która się rozpędza. Tego będzie w Niemczech, nie w Polsce. No, dokładnie, ale też, no właśnie, i to jest ciekawy też wątek, który pan tutaj poruszył. To główne centrum rozwojowe będzie w Niemczech. Ale to też pokazuje, w jaki sposób Amerykanie i ze strony biznesu, i ze strony polityki patrzą na Europę. To dla nich jest wariant idealny, czyli sprzęgnięcie również z perspektywy interesów amerykańskich tego linku między Niemcami a Polską jest coś, co oni traktują jako oczywiste i naturalne. Coś, co też traktują jako swoim interesie. No tak, ale to dla Amerykanów jest oczywiste, że powinna być jakaś relacja między Polską a Niemcami, a w Polsce to jest takie oczywiste, bo mam wrażenie, że nie.
No, też mam wrażenie, że nie. I ja w tej swojej książce stawiam, no, mam wrażenie, że odważne tezy, które no, idą wbrew takim mainstreamowym myśleniu w tej chwili, ale ja po prostu uważam, że... Ja może zacytuję, bo to jest takie no, rzadkie w polskiej debacie stanowisko, więc ciekaw jestem, jak się pan z niego wytłumaczy, widzą. Polska powinna zaproponować swoją wersję autonomii strategicznej, mówimy tu w kontekście tego, jak powinien wyglądać ład już powojenny. Polska powinna zaproponować swoją wersję autonomii strategicznej Europy, ale w pełni opartej na NATO i współpracy z Niemcami w Europie Wschodniej. W naszym interesie jest wspieranie niemieckiego zwrotu ze współpracy rosyjsko-niemieckiej na rzecz rozszerzenia strefy stabilizacji i wzrostu w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska mogłaby zaproponować takie rozwiązanie jak na przykład Pakt na rzecz stabilizacji i rozwoju Europy Wschodniej wspólnie z Niemcami. Polska jako inicjator, powiedzmy, tak? Znaczy ja poprzez ten przykład oczywiście nie jestem politykiem, ale czasami jak stawiam jakieś tezy, to słyszę argumenty, że jakieś konkrety powiedział. No to staram się wymyślić pewien koncepcję inicjatyw politycznych, które Polska powinna składać po prostu. A wracając do pierwszej części cytatu, no to moim zdaniem to jest właśnie ten element zwrotu. Oczywiście nic w polityce nie jest nigdy dane raz na zawsze, tak? Ale moim zdaniem dzisiaj Niemcy sobie zdały sprawę, że mogą żyć bez Rosji, mogą się rozwijać bez Rosji, a zagrożeniem dla projektu europejskiego jest destabilizacja Europy Wschodniej. A w naszym interesie jest również to, żeby ta Europa Wschodnia nie była zdestabilizowana. Żebyśmy tutaj, bo to jest bezpośrednio, no bez złudzeń. No Polska, dajemy radę, ale dopóki trwa ta wojna, to Polska ponosi duże koszty tej wojny. To nie jest w naszym interesie, żeby te koszty ponosić po prostu. Więc w naszym interesie jest to, żeby Europa Wschodnia również była objęta twardą stabilizacją. I wciąganie Niemiec w tą stabilizację jest po prostu w tym kontekście, uważam, że w naszym interesie. A z drugiej strony bez tego nie odbędzie się trwałe wypchnięcie Rosji z Europy. A uważam, że trwałe wypchnięcie Rosji z Europy jest w naszym interesie, żeby Rosja, o czym też piszę, doprowadzić do tego, żeby Rosja przestała być w ogóle czynnikiem polityki europejskiej. I właśnie, tu trzeba sporo, i paradoksalne jest to, że trzeba sporo pracy wykonać, żeby tę wizję, o której pan mówi, zrealizować. Nawet pomimo tego, że jak pan mówi, no dosłownie pan pisze, Putin zrobił nam prezent. Na czym prezent Putina dla nas polega? Polega na tym, że jego polityka prowadzi do wyłączenia Rosji z Europy. Oczywiście nie fizycznie, ale w ten sposób, że polityka europejska będzie się decydowała bez udziału Rosji. Putin, atakując Ukrainę, nawiązywał do mocarstwowej, modernistycznej i zachodniej tradycji w rosyjskiej polityce. Mocne osadzenie w Europie miało być po raz kolejny fundamentem po odbudowę imperium w pełnym wymiarze. Tymczasem jakby nic z tego nie wyszło i od... Miejmy nadzieję, że tak się skończy. Miejmy nadzieję, że tak się skończy. Chodzi na to, że na naszych oczach on odrywa Rosję od Europy. Zresztą coraz częściej argumentem, o tym też zresztą powinniśmy przypomnieć, zaczęło się od tego, a pójdziemy na Ukrainę walczyć z ukraińskim faszyzmem i przepędzimy faszyzm ten. Teraz już walczymy nazistów tylko i wyłącznie... Nawet, nie? Nazistów nawet. Teraz już walczymy tylko i wyłącznie o skrawki te, znaczy nie są wcale takie skrawki, bo są spore tereny, teraz, jednak 18% teraz chronimy, Ukrainy. Chronimy ludność Donbasu i Krymu przed agresją natowską. Tak, dokładnie. On już walczy z Zachodem, odcina się od Zachodu, a my mimo wszystko, jak pan sam mówi, musimy myśleć nad jakimś pomysłem na to, jak wspólnie Zachód powinien się dogadać, żeby jeszcze bardziej tą Rosję od siebie odepchnąć. Dokładnie tak, tak. I tak widzę budowę silnej pozycji Polski, bo to oczywiście jest mój cel podstawowy, odnosząc się do realnych trendów, które są, bo też o czym też piszę w książce, dlatego to jest Świat w cieniu wojny, tytuł tej książki. Dlatego, że po to, żeby właściwie ocenić te trendy, które również dominują w naszej części Europy, musimy to wpisać w mapę tego, co się dzieje na świecie. I jeżeli ja twierdzę, że Amerykanie jednak będą zmniejszać swoją obecność w Europie, zmieniać charakter tej obecności, to wynika z obserwacji trendów, które się dzieją globalnie, czyli oczywiście skali wyzwania chińskiego, bo ja przypomnę, i to o tym też piszę w książce, że nawet w trakcie wojny Amerykanie cały czas traktują główne wyzwanie, które ich czeka, to jest wyzwanie, znaczy czeka, które jest dzisiaj dla nich wyzwaniem, to jest wyzwanie chińskie. Bo Chiny mają potencjał, możliwości i wolę do tego, żeby realnie podważyć pozycję amerykańską w świecie, powiedzmy. Piszę o tym też, myślę, że zachęcam do lektury państwa, żeby się w sensie wiedzy, żeby zapoznać. Mówmy się, że ten wątek po prostu zasygnalizujemy, bo zaraz będziemy okay. Tu zbyt wiele srok, zbyt wiele ogonów łapać. Jeszcze chciałbym, żebyśmy jakby... Tak, bo jasne, ja wiem, że to jest bardzo ważny i bardzo istotny element,
ale ponieważ jest, no nie mamy nieskończonej ilości czasu, to wolę zostawmy na razie kwestie chińskie na następny raz, bo zakładam, że jest to pierwsza, ale nie ostatnia pańska wizyta w naszym programie. Bo cały czas rozmawiamy w sytuacji wojny. Ja znowu odwołam się do cytatu. Wojna rosyjsko-ukraińska jest ogromnym wstrząsem w polityce światowej, zwłaszcza europejskiej. Już sam efekt psychologiczny wynikający z tego, że na kontynent europejski wróciła wielkoskalowa wojna, o której wszyscy myśleli, że jest zamknięta na kartach podręczników, jest szokiem. Wojna uruchomiła wielkie procesy polityczne, które przewartościują przyszłość Europy. Tylko tak... Ciężko mi się nie zgodzić z tym stwierdzeniem. Natomiast kwestia jest nie tylko wojna, ale również szokujący i problematyczny może okazać się pokój. I to bez względu na to, czym on się... Oczywiście moglibyśmy teraz zacząć dyskutować nad różnymi wariantami pokoju, bo możemy sobie kilka wyobrazić. Natomiast bez względu na to, jak to się nie skończy, no jakoś tą Ukrainę będzie trzeba z tej wojny, czy zwycięskiej, czy przegranej, dźwigać. I dzisiaj martwimy się o determinację Zachodu w podtrzymywaniu Ukrainy w walce. A ja już zaczynam się martwić o tą determinację w podnoszeniu Ukrainy z tej wojny. No i to jest kluczowy punkt w kontekście tego, co mówiłem, no nie w kontekście oczywiście chińskim, tylko wcześniej to rozmawialiśmy o Niemczech i Europie. Żeby ta świadomość na dzisiaj jest, tylko zobaczymy, jaka będzie determinacja. I żeby Europa miała świadomość, że nie stać Europy długoterminowo strategicznie na funkcjonowanie, na rozwój, jak to nazywam, projektu europejskiego w sytuacji, kiedy wschodnia część Europy jest zdestabilizowana. To bezpośrednio uderza w interesy europejskie. I to Polska powinna Zachodowi pokazywać, że brak rozstrzygnięć, brak budowy Ukrainy, która jest zdolna do samodzielnego rozwoju, w tym sensie też jest sprzeczna absolutnie z polskim interesem, ale też i z interesem całej Europy, bo mówię, zdestabilizowana Europa Wschodnia uderza bezpośrednio w funkcjonowanie całej Europy. I to musimy pokazywać po prostu dlatego, że idąc dalej, naprawdę Polska sama nie udźwignie Ukrainy i sama nie udźwignie... To geostrategicznie to jest dla mnie najgorszy koszmar po prostu, tak? Jeżeli byśmy chcieli się dzisiaj jak gdyby zamknąć i myśleć to, że my z Amerykanami, bo to jest w ogóle będzie błędne, jesteśmy w stanie tę Ukrainę podziwić? Nie jesteśmy w stanie, więc to, co zgodne jest z polskim interesem, właśnie wciąganie Zachodu w stabilizację Europy, Europy Wschodniej. Ja zakładam, że dzisiaj to jest ta świadomość dzisiaj jest po stronie państw europejskich. Ważne jest to, żeby ona się nie zmieniła. Jak rozmawiamy o tym, jakie są polskie interesy i jak Polska powinna reagować w tym konflikcie, w obliczu tego, w cieniu tej wojny, że znowu przywołam tytuł tej książki, to właśnie pytanie też, jak Polska może wygrać pokój. Bo pełna zgoda, jak ja mówię, że musimy pomagać Ukrainie, że musimy odbudować Ukrainę, to nie dlatego, że jakoś, pomijając to, że darzy Ukraińców olbrzymią sympatią za to, co robią, to jest przede wszystkim po prostu w naszym interesie, bo zdestabilizowana, słaba albo upadła Ukraina będzie oznaczała dla nas gigantyczne, gigantyczne problemy. My musimy ją zabezpieczyć, my musimy ją dźwignąć z tej wojny, bez względu na to, jak ona się nie skończy. I pan mówi o jednym scenariuszu, w którym będziemy albo sami próbowali, albo po prostu zostaniemy z tym sami i sobie z tym nie poradzimy. Ale jest jeszcze wahadło, można obrócić w drugą stronę. Pan tu się z różnymi takimi powszechnymi opiniami stara się w swojej książce gdzieś tam mierzyć. Ciekaw jestem, jak się pan zmierzy z tą, bo jest też często słyszę i sam się też tego boję i słyszę. A, skończy się tak samo jak w Iraku. My się rzucimy, my pomożemy, a potem walczyć na wojnę to tak, ale jak potem przyjdzie do odbudowy, do robienia interesów, bo też trzeba pamiętać, że odbudowa Ukrainy będzie olbrzymim kołem zamachowym dla wielu, wielu gałęzi przemysłu i biznesu, to my zostaniemy po prostu zostawieni z boku, zarobią Niemcy, zarobią Francuzi, zarobią Amerykanie, a my nic z tego nie będziemy mieli. No tak, to jest wariant, którego nie można wykluczyć i szczerze mówiąc, moim zdaniem właśnie polska polityka wykazuje na tym odcinku dzisiaj słabą aktywność. Dlaczego? Dlatego, że po to, żeby to robić, to trzeba proponować, żeby Polska na tym skorzystała, rozwiązania instytucjonalne. Dlatego na przykład ta moja inicjatywa tego Paktu na rzecz Stabilizacji Europy Wschodniej, na przykład z siedzibą w Warszawie, no to jest mój autorski pomysł, więc to nie chodzi o to, żeby ten konkretny pomysł wdrażać, tylko żeby pokazywać pewne myślenie. Tak? Jeżeli my chcemy brać istotny udział w tej odbudowie czy w przyszłej konstrukcji politycznej w ogóle w Europie Środkowo-Wschodniej,
to musimy przewymiarować swoją politykę. Musimy ją przewymiarować na poziom europejski. I z punktu wyjścia traktować polskie inicjatywy jako część inicjatyw europejskich. Ja wiem, że to może być mnóstwo śmiechu i tak dalej, polegające na tym, że jesteśmy za słabi, albo nas nie lubią, w związku z tym nas nie wpuszczą. No, no bzdura, jeżeli Polska by wykazywała daleko idącą inicjatywę w tej sprawie, to ma możliwości wykorzystania tej swojej pozycji, którą ma dzisiaj. Tylko że no, ja rzeczywiście takich inicjatyw nie widzę. No, był szczyt na temat odbudowy Ukrainy w Paryżu. Teraz był ostatnio, w tych dniach się skończył, ledwo co, w Londynie. Tak. Dlaczego nie ma takich inicjatyw na wielką skalę europejską w Warszawie? No przecież Anglicy nie zrobią w Warszawie takiego szczytu, czy Niemcy też nie zrobią takiego szczytu w Warszawie. Musielibyśmy go sami zorganizować. Musimy go sami zorganizować, ale mieć na to pomysł i mieć na to inicjatywę. Mhm. I problem jest taki, że ja takich inicjatyw za dużo... To musi być inicjatywa ekonomiczno-polityczna, nie inna. No tak, i musimy mieć do tego partnerów, którzy zechcą z nami usiąść do rozmów. I teraz niestety sam siebie muszę skorygować, bo jednak musimy wrócić do tego wątku chińskiego, bo oczywiście no, Amerykanie, to nie jest tak, że Amerykanie uznają zaraz, że radźcie sobie sami, my idziemy się bić o Tajwan z Chinami. Natomiast sami już wysyłają sygnały, że Europa musi być w stanie radzić sobie sama militarnie. No oczywiście parasol atomowy zapewnimy, logistykę zapewnimy, ale militarnie musicie radzić sobie sami. Więc my też teraz w kontekście tej odbudowy mam wrażenie, że wielu liczy. I polityków, ale też po prostu ludzi zainteresowanych tym. No Amerykanie są tak zaangażowani, a my mamy z Amerykanami przecież mimo wszystko, czy choć z tą administracją nieco gorsze niż z poprzednią, ale mimo wszystko świetne relacje. Zawsze byliśmy po stronie amerykańskiej, nigdy żeśmy tego partnera nie zdradzili, więc Amerykanie nas teraz nie zostawią na lodzie, pozwolą nam też, mówiąc brzydko, zarobić na tej odbudowie Ukrainy. Ale Amerykanie będą się chcieli wycofywać, będą chcieli to robić europejskimi rękami. Znaczy ja powiedziałem tak, no, nawet niezależnie od tego, czy się będą chcieli wycofywać, czy nie, no to takie myślenie pokazuje pewną wadę polskiego myślenia. Bo Amerykanie w tym odróżnieniu, to nie jest tak, że będą w kontekście docenienia i wdzięczności będą chcieli cokolwiek realizować. Toczy się pewna rzecz, ona się toczy jak się toczy, mówię, czyli wojna i tak dalej, konflikt. Każda nowa sprawa będzie nową sprawą. Tam nie ma kategorii wdzięczności. Jeżeli będzie pomysł, który połączy wszystkie interesy, a wychodzi ze strony Polski, to Polska w tym będzie. Jeżeli wyjdzie on z Waszyngtonu, znaczy z, nie wiem, z Londynu czy z Berlina, no to... I nie będzie widać w tym potrzeby Polski, no to, no to nie będzie Polski. No to nie ma kategorii w tym sensie w ogóle wdzięczności, czy po stronie europejskiej, czy po stronie również amerykańskiej. Tak? To właśnie nasza odpowiedzialność jest taka, żeby proponować takie mechanizmy i takie rozwiązania, które powodują, że bez Polski się nie da. A moim zdaniem na przykład właśnie jaki fundamentalny błąd popełniliśmy i moim zdaniem właśnie a propos tych punktów, które ja wyszukuję, to jest naprawdę bardzo ważna sprawa, która pewne trendy ustawia. No to jest kwestia decyzji o embargu, tak, na żywność. Dlaczego? Dlatego, że wiadomo, że te sektory są bezpośrednią konkurencją. Ja namawiam do realistycznego podejścia do wielu zagadnień. Zawsze to jest jak podstawa mojego myślenia. Sektory gospodarcze Polski i Ukrainy są w wielu segmentach konkurencyjne bezpośrednio. Kwestia rolnictwa jest takim kwintesencją tego, dlatego że rolnictwo jest elementem, w którym Ukraina w ogóle, od którego może zacząć rozbudowa. Odbudowę, przepraszam, tak? A jest bezpośrednio konkurencyjne dla polskiego rolnictwa. Z drugiej strony, no, Polska przy takim zaangażowaniu i chce pokazywać, że jest tutaj elementem wsparcia dla Ukrainy, właśnie powinna proponować w tych trudnych segmentach, które i tak kiedyś trzeba będzie rozwiązać. Rozwiązane na poziomie europejskim. Czyli to powinno być tak, że jeżeli chcieliśmy takie embargo wprowadzić, to powinniśmy 2 miesiące wcześniej zaproponować jakąś inicjatywę, że jest problem do rozwiązania. Uzgodnić to, powiedzieć o tym Ukraińcom, uzgodnić to w Brukseli i zaproponować jakieś rozwiązanie. A doprowadziliśmy do tego, że w tej chwili w kluczowych dla nas sprawach Kijów się dogaduje szybciej z Berlinem i Brukselą, innymi krajami europejskimi, w zasadzie w zakresie tym rolnym, to dogaduje się tam po to, żeby wywierać presję na Polskę. Czyli to pokazuje, w jaki sposób nie powinniśmy realizować polityki, jeżeli chcemy budować swoją pozycję na przyszłość. Bo trzaskanie drzwiami i obracanie się do problemów nie jest ich rozwiązaniem. A my powinniśmy proponować rozwiązania. Zakładając, że właśnie to nie jest tak, że będzie kochajmy się z Ukraińcami, bo tak nie będzie. Są realne konflikty interesów. No, prezydent Zełenski, jak odbierał Nagrodę Karola Wielkiego,
zwracając się do polskiego premiera, który też tam miał swoje wystąpienie, powiedział, że ograniczenia handlowe nie są, patrząc się prosto na niego, oczywiście nie mieniąc nazwiska, ale nie są dobrym przykładem sąsiedztwa i polityki europejskiej i nie są zgodne z fundamentami Unii Europejskiej. 12 ministrów rolnictwa wystosowało protest do, my mówimy o tym, że właśnie Bruksela narzuca, 12 ministrów rolnictwa z Europy wystosowało protest do Komisji Europejskiej przeciwko przekazywaniu nawet euro, jednego euro dla Polski w kontekście tych funduszy na wypłaty, dlatego że to jest sprzeczne wedle ich z porozumieniami europejskimi. To są rzeczy, o których w Polsce nie mówimy, ale to są rzeczy, które potem bardzo mocno wpływają na politykę i tak dalej, tak? I to oczywiście my musimy zadbać w tym kontekście o polskie interesy, tylko musimy to robić tak, żeby nawet jeżeli blokujemy pewne rzeczy, proponować pewne rozwiązania. I rozwiązania na poziomie europejskim, bo Polska sama z tymi zagadnieniami sobie nie poradzi. No tak, i tak jak mówimy, no na razie pomagamy Kijowowi dogadywać się z Zachodem jakby za naszymi plecami. Oglądamy się na Amerykanów, którzy, no właśnie, jak szukamy tych takich znaczków, co się dzieje, jakby znaczników, dowodów na to, w jakim kierunku to zmierza. Pan zwrócił na to moją uwagę przed programem. Chciałem, żeby Państwo to usłyszeli, bo to jest też cenna uwaga. Znaczy, trochę po cichu i trochę tak przy okazji tej wojny Ameryka załatwia to, co chciała osiągnąć od dawna. De facto wycofuje się z Europy militarnie i przestaje w takim stopniu zabezpieczać wschodnią flankę, no bo Europa sama zaczyna to robić. Bo nie ma wyjścia, Tomasie. To jest jak gdyby najlepsza polityka, bo najlepsza polityka to jest taka, która nie jest oparta na słowach, ale na doprowadzeniu do takich zmian, które wydają się, że są nieodwracalne i nie do uniknięcia. I kwestia wojny rosyjsko-ukraińskiej jest takim sukcesem. Znaczy ja w ogóle uważam, że w wielu segmentach to jest pasmo sukcesów amerykańskich, ta wojna. Jednym z tych sukcesów jest to, że Europa już nie ma wyjścia, nie ma dyskusji o tym, w jaki sposób się ma uzbroić, tylko, znaczy, czy ma się uzbroić, tylko w jaki sposób ma się uzbroić. Kwestia wojsk z Zachodu, one są obecne już na wschodniej flance. Właśnie na tym zależy Amerykanom. Im zależy nie na budowie sojuszu polsko-amerykańskiego, niestety, ja to bardzo wyraźnie stwierdzam, tylko im zależy w pierwszej kolejności na tym, żeby Niemcy przejęły odpowiedzialność za bezpieczeństwo kontynentu europejskiego. Do tego zachęcają Niemców. Bo to jest dla nich ważniejsze, przede wszystkim z powodu potencjału. I w tym kontekście dlatego o tym mówię, że najlepszym wariantem sojuszniczym nie jest sojusz, bo on jest fikcją, bo on tego nie udźwignie, polsko-ukraińsko-amerykański, tylko amerykańsko-niemiecko-polski. To jest dzisiaj ten unikalny moment i ta zmiana skal historycznych, o których ja piszę, wiem, że to może być w Polsce dzisiaj kontrowersyjne, ale o których ja piszę, historycznych zmian, które musimy dostrzec, że tego rodzaju konfiguracja się tworzy, która moim zdaniem jest zgodna z naszym interesem. Ja aż się palę, żeby dopytywać, ale niestety nie mogę, bo głos w słuchawce mnie upomina, że do 12 muszę zwolnić studio, ale akurat w tym konkretnym przypadku, bo zazwyczaj z żalem kończę tego tak fajnie kręcące się rozmowy, a w tym konkretnym przypadku dobrze, że my jesteśmy zmuszeni postawić kropkę, dlatego że no, my czujemy, myślę, niedosyt i chcemy pogadać dalej, ale wszyscy z Państwa, którzy czują niedosyt i chcieliby dalej posłuchać naszej rozmowy, to możemy już od razu zaprosić środa. 28 czerwca o godzinie 18 Centrum Giełdowe przy Książęcej 4 w Warszawie. Nowa Konfederacja będzie prowadziła debatę właśnie z okazji premiery pańskiej książki. W tej debacie weźmiemy udział my, ale nie tylko my, no bo ona prasza, ja aż muszę z kartki przeczytać, bo z pamięci, bo jeszcze kogoś ten nas zapraszali. Profesor Antoni Dudek, Krzysztof Bosak, Paweł Zalewski, Marek Jurek, mocny też polityczny skład. My dwaj, no jakoś spróbujemy te wszystkie wątki pociągnąć i dalej rozmawiać. Myślę, że głównie o tym, znaczy jak Polska ma prawo wygrać tą wojnę i mogłaby wygrać tą wojnę, jakie stoją przed nią szanse, jakie zagrożenie. No pan tu snuje przed nami no dalekosiężną i piękną dla mnie osobiście, nie wiem jak Państwo uważają, wizję, no tylko no, wiele warunków musi zostać spełnionych. Wiele pracy. I wiele pracy, żebyśmy tego doczekali. Link do debaty my Wam oczywiście wrzucimy, jest on zresztą w komentarzach, w opisie, więc wszystkich widzów z Warszawy i okolic na środę 28 czerwca na 18 do Centrum Giełdowego wspólnie zapraszamy. Ja się dołączam do zaproszeń pana redaktora. Myślę, że naprawdę ta nasza
nasza rozmowa była bardzo dynamiczna, ale myślę, że bardzo ciekawa i co ważne, absolutnie dotykająca istoty rzeczy w wielu segmentach. No i będziemy to wkrótce ciągnąć. Państwu dziękujemy za to, że byliście z nami w ten brzydki piątkowy dzień. Zapraszam na kolejne raporty w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że pogoda wam w weekend dopisze, chociaż niestety prognozy nie są najlepsze, no ale tak czy inaczej miłego, spokojnego weekendu. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.